Zemsta nietoperza w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu została zaprezentowana na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury. Operetka z przekładem Juliana Tuwima wyreżyserowana została przez Henryka Konwińskiego. Dowcip Tuwima jest tego rzędu, że tam nie trzeba tłumaczeń. Tam jest piękne słowo, tam jest ta pewna wysokość, która nie schodzi, tak zwane deriery, to jest na najwyższym poziomie. Ja kocham taki jeden fragment. Pani urocza, pani z dnia na dzień wygląda śliczniej. Pani już dziś wygląda tak pięknie, jak pani będzie wyglądać jutro. Czy jest coś piękniejszego o kobiecie? Myślę, że nie. Esencja tego wszystkiego, tego dowcipu, który jest nieśmiertelny. To nie jest dowcip XIX-XVIII wieku, broń Boże. To jest dowcip na zawsze. To jest pewien taki etos kultury, który nie schodzi niżej. Można unowocześnić, można z tyle innych rzeczy, tylko po co, jeżeli to jest świetne? To jest cudowna komedia, fantastyczna muzyka przede wszystkim, która jakby jest w korelacji z tymi tekstami, które są absolutnie fantastyczne. To jest bardzo trudna rola, naprawdę, i jeżeli chodzi o muzykę, ponieważ muzyka jest niełatwa, to jest muzyka ambitna, pomimo tego, że to jest operetka, a może nawet zwłaszcza, że to jest operetka, to niestety jest bardzo wymagająca, dużo bardziej niż opera, dlatego ta rola jest bardzo trudna muzycznie. Natomiast uwielbiam grać komedię, więc dla mnie to było takie wyzwanie bardzo pozytywne. W związku z remontem sceny Opery Śląskiej, jej zespół przez najbliższe miesiące będzie prezentował się na gościnnych scenach śląskich instytucji. Kilka występów zaplanowanych jest w Chorzowskim Centrum Kultury. Opera on tour, ponieważ Opera Śląska ma remont i dzięki uprzejmości, zaangażowaniu dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury, wsparcia oczywiście miasta Chorzowa, Opera Śląska może na ten czas remontu znaleźć tutaj możliwość wystawiania swoich spektakli i spotykania się z publicznością śląska, bytomską publicznością, chorzowską publicznością. No i liczymy na to, że te wspólne projekty, a niebawem również i premiera, czyli premierowy wieczór tutaj na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, no spotkają się z Państwa aprobatą i będziecie po prostu z nami. My się przede wszystkim bardzo cieszymy, bo tacy goście, to jest po prostu dla nas to nobilitacja i bardzo wielka radość, że mieszkańcy Chorzowa, ale też całego regionu będą mogli, myślę też dzięki operze, poznawać lepiej Chorzowskie Centrum Kultury, być może no inny repertuar i wszystko, co robimy tutaj. Także ze wszechmiar jest to bardzo fajna współpraca. Zresztą dobrze nam się współpracuje. Myślę, że dysponujemy dobrymi warunkami dla opery, a opera to profesjonalni, sprawni i znakomici i artyści, i organizatorzy wydarzeń. Tymczasem rozwalę wszystko i zdobędę